piątek 22 kwietnia 2022 roku na całym świecie obchodzony był Dzień Ziemi, znany także jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Nie zapomnieli o nim burmistrz Tomasz Kulczyński oraz radny Marcin Ślipko. To właśnie w okręgu radnego zasadzone zostały drzewka owocowe, które ozdobią park powstający przy ulicy Sosnowej w Chocianowie. W nowo powstającym miejscu dla naszych mieszkańców zasadziliśmy drzewa owocowe. Mamy dwie jabłonki, wiśnie i śliwkę. Ja zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców, którzy chcą posadzić tutaj swoje drzewa owocowe. Można je nabyć w bardzo konkurencyjnej cenie w naszych chocianowskich sklepach, tak jak tutaj z radnym zrobiliśmy. Głównym zadaniem tego miejsca, oczywiście strefa rekreacji, też i strefa dla dzieci, ale przede wszystkim odpoczynek w zgodzie z naturą. Są już, jak widzę, poziomki, mamy jeżyny, teraz drzewka owocowe. Jeżeli mieszkańcy pomogą, wesprą i tak jak mówię, bardzo serdecznie zapraszamy do tego, aby tutaj najpierw skontaktować się z kierownikiem referatu odpowiedzialnego właśnie za realizację tej inwestycji z panią Elżbietą Kowalczuk. Ona wyznaczy miejsce, w którym będzie można zasadzić drzewo owocowe. To tak naprawdę za kilka lat będzie tutaj bardzo wspaniałe miejsce, gdzie będzie można z pobliskiego osiedla, ale też i tutaj z domków przyjść, odpocząć, czy z rodziną, czy ze znajomymi. To jednak nie koniec atrakcji, jakie dla mieszkańców naszej gminy przewidzieli w tym miejscu inicjatorzy akcji. Na stronie burmistrza w mediach społecznościowych mieszkańcy mogą do 30 kwietnia składać swoje propozycje na nazwę do powstającego tu parku, z których później wybrana zostanie najlepsza. Prawdziwa gratka szykuje się także dla chocianowskich nowożeńców. Jeszcze jedna ciekawostka, zagospodarowuje tutaj też miejsce dla wszystkich osób, które wezmą ślub u nas w Urzędzie Stanu Cywilnego. Będzie to miejsce, w którym otrzymają oni ode mnie drzewo. Drzewo tak naprawdę jako symbol rosnący, jako symbol nowego życia. Mam nadzieję, że posadzone drzewo będzie rosło tak wspaniale i trwale, jak małżeństwo zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego. I też ode mnie grawerunek tego drzewa, więc po latach, tak jak rosła będzie miłość, będzie rosło to drzewo, będzie można przyjść, pokazać wnukom, dzieciom, że w tym miejscu posadziło się swoje drzewo i tak jak drzewo przynależy się do tego miejsca, do naszej gminy. To kolejna inicjatywa organizowana przez burmistrza Tomasza Kulczyńskiego w okręgu radnego Marcina Ślipko. Niedawno informowaliśmy o wizycie ministra Krzysztofa Kubowa, który przyniósł do naszej gminy dobre wieści na temat dotacji na wyczekiwany remont ulicy Sosnowej. Właśnie ruszył przetarg na realizację tej inwestycji. Chciałbym też przypomnieć mieszkańcom, że jakiś czas temu właśnie to miejsce, tą ulicę Sosnową odwiedził minister Krzysztof Kubów. Dzięki współpracy udało się pozyskać niespełna 2 miliony na realizację ulicy Sosnowej, na tą drogę, która jest w opłakanym stanie. Przetarg jest już ogłoszony. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w transparentnym, uczciwym przetargu, zapraszam na nasz chocianowski BIP, gdzie można znaleźć informacje i specyfikacje tego przetargu. To właśnie modernizacja tej drogi wraz z wymianą oświetlenia, na którą mieszkańcy czekają od tak naprawdę kilkudziesięciu lat. Ja mam tego świadomość, że w Chocianowie wiele jest takich miejsc, w które wymagają rewitalizacji, poprawy stanu nawierzchni dróg i je, tak jak obiecali radni, współpracujący ze mną i z magistratem, sukcesywnie będziemy realizowali. To właśnie dobra współpraca mieszkańców z radnym i radnego z burmistrzem przynosi wymierne, oczekiwane przez wszystkich efekty. Cieszę się, że dzięki współpracy z burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim możemy realizować moje obietnice. Jak ustaliliśmy, to nie koniec planów na pozytywne zmiany w tym rejonie.